Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na cykl Przeżyjmy to jeszcze raz, w którym wrócimy do najciekawszych spotkań telewizyjnych minionego sezonu StatsCore Futsal Ekstraklasy. W piątej kolejce rekord Bielsko-Biała podejmował na własnym parkiecie drużynę Legii Warszawa, która miała kapitalny start sezonu. Oczywiście gorąco zachęcamy Państwa do tego, aby śledzić oficjalny kanał na YouTubie StatsCore Futsal Ekstraklasy, gdyż cały czas jest masa ciekawego kontentu, na który warto zwracać uwagę. Centrum Sportu Rekord oczywiście zapełnione praktycznie do ostatniego miejsca. Ludzie bardzo chętnie przychodzą na spotkania rekordu Bielsko-Biała, no i nie ma co się dziwić. Mistrz Polski wzbudza fantastyczne sportowe emocje. Tak było również i tym razem w spotkaniu z Legią Warszawa. Spójrzmy na komplet wyników piątej kolejki StatsCore Futsal Ekstraklasy w sezonie 21-22. Piast Gliwice pokonał 6-4 Mok Sonne Szóstek Białystok, a m.in. Górnik Polkowice wyrwał jeden punkt grupy inwestycyjnej ma lepszy Futsal Leszno. Pniewy poległy na własnej parkiecie. FC Ritter Toruń 2-5, Klirek zremisował z AZS-em UW Darką Wilanów. Natomiast Konstra Klubowa bez problemów rozprawił się z Teamem Lęborg. A Fit Morning Radar zremisował z Red Devils Chojnice, tak natomiast prezentuje się tabela. Rekord Bielsko-Biała po 5 spotkaniach ma na swoim koncie 15 punktów, natomiast Legia Warszawa w 4 rozegranych meczach również komplet oczek. 12 punktów zdobytych, 18 bramek strzelonych i tylko 3 stracone. Także to jest kapitalny dorobek drużyny prowadzonej jeszcze wtedy przez Pawła Jochniewicza. Widzimy tutaj rozgrzewający się Bartłomiej Nawrat, czyli można powiedzieć legenda polskiej bramki futsalowej. Ponad 350 meczów w StatsCore Futsal Ekstraklasie. No a z drugiej strony w bramce Legii Warszawa Tomasz Warszawski, który kapitalnie prezentował się na przestrzeni całego sezonu. No i również kapitalnie prezentował się przez te pierwsze 5 kolejek. W głównej mierze to dzięki niemu Legia straciła tylko 3 bramki do spotkania z rekordem Bielsko-Biała. Obie drużyny wychodzą już na parkiet. Widzimy jako pierwsza ekipa Legii Warszawa. Michał Szymczak teraz na naszych ekranach. Również zawodnik bardzo doświadczony. Oczywiście ponownie zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Gdyż przez cały czas będzie masa ciekawego kontentu. A my przechodzimy do składów obu drużyn. Na początek skład drużyny gospodarzy z numerem 80 w bramce Bartłomiej Nawrat, z numerem 9 Artur Popławski, z numerem 10 Paweł Budniak, z numerem 23 Michał Kubik, z numerem 21 Michał Marek, z numerem 3 Miłosz Krzępek, z numerem 5 Kamil Surmiak, z numerem 6 Mikołaj Zastawnik, z numerem 8 Mateusz Ferreira, z numerem 11 Stefan Rakić, z numerem 17 Mateusz Kosowski, z numerem 19 rezerwowy bramkarz drużyny ówczesnego mistrza Polski Krzysztof Iwanek, z numerem 20 Sebastian Leszczak i z numerem 27 Pedro Pereira. Natomiast trenerem drużyny gospodarzy jest Jesus Lopez Garcia. Przejdziemy teraz do składu drużyny gości, czyli Legia Warszawa z numerem 16 w bramce Tomasz Warszawski, z numerem 81 Mariusz Milewski, z numerem 49 Michał Szymczak, z numerem 23 Mateusz Olczak, z numerem 20 Michał Knajdrowski, z numerem 6 Duarte Araucho, z numerem 9 Paweł Tarnowski, z numerem 10 Mateusz Gliński, z numerem 17 Łukasz Mietlicki, z numerem 19 Adam Grzyb, z numerem 77 Filip Turkowyt, z numerem 88 Adam Świadkowski, rezerwowy bramkarz drużyny gości, i z numerem 97 Mateusz Szafrański. Natomiast trenerem drużyny gości był w piątej kolejce Paweł Juchniewicz. Natomiast skład sędziowski, który będzie dbał o to, aby wszystko przebiegało wedle futsalowego prawa, sędzią głównym Tomasz Frąk, drugim sędzią Grzegorz Wierciok, sędzia techniczny Piotr Koloczek, natomiast sędzią czasowym Dawid Konieczny. Widzimy teraz na ekranie Legia Warszawa, najlepsza defensywa w lidze. Czwarte miejsce w ligowej tabeli, tylko 3 bramki stracone, ale dzisiaj będą się mierzyli z najlepszą ofensywą w lidze, jaką jest oczywiście rekord Bielsko-Biała. Już za kilka chwil sędzia po raz pierwszy w tym spotkaniu użyje gwizdka i rozpoczniemy potyczkę rekordu Bielsko-Biała z Legią Warszawa.
ostatnie przygotowania. Na ekranach przed chwilą był Tomasz Frąk. Czekający na użycie gwizdka. Rozpoczynali ten mecz będą gospodarze. Rekord Bielsko-Biała w białych strojach. Natomiast Legia Warszawa w strojach zielonych. I rozpoczynamy potyczkę w ramach piątej kolejki. Stadskor Futsal Ekstraklasy sezonu 21-22. Rekord Bielsko-Biała. Legia Warszawa. Legioniści na początku zepchnięci do głębokiej defensywy. Zablokowany teraz Michał Szymczak przez Pawła Budniaka. Z autu rozpocznie drużyna gości. No Tomasz Warszawski na ekranach. Jesteśmy pewni, że będzie on dzisiaj bardzo często pokazywany. Po raz kolejny z autu rozpoczną grę legioniści. Milewski, Szymczak. Ależ błąd teraz Michała Szymczaka. No i Michał Marek rozpoczyna strzelanie w tym spotkaniu. Niespełna 30 sekund. Wynik 0-0 widnieje na tablicy. I Michał Marek po fatalnym błędzie Michała Szymczaka zdobywa bramkę i wyprowadza rekord Bielsko-Biała na prowadzenie. No i zobaczymy, jak zareagują legioniści. No, rozpoczęli to spotkanie najgorzej, jak tylko mogli. Fatalny błąd Michała Szymczaka, teraz zablokowany Milewski. Michał Szymczak będzie wznawiał piłkę do gry z linii bocznej boiska. Milewski zablokowany przez Michała Marka. Ponownie będziemy mieli out. A na razie spokojnie. Oparte o ścianę Jesus Lopez Garcia. Jego pierwszy sezon w roli szkoleniowca rekordu. Budniak teraz powstrzymany przez Milewskiego. Razem z autu będą rozpoczynali mistrzowie Polski. Oczywiście ówcześni mistrzowie Polski. Budniak. Budniak, ależ w poszukiwaniu Popowskiego. Warszawski łapie piłkę. Milewski. Na drugą stronę boiska. Szymczak. Szymczak do Knajdrowskiego. Knajdrowski. Powstrzymany tam teraz przez Michała Kubika. Jeszcze Szymczak. Milewski. Milewski i Marek. Świetnie Michał Marek, szansa na kontratak. Kubik, Kubik, ale bardzo dobrze Michał Szymczak, chociaż jeszcze utrzymał się zawodnik rekordu przy piłce. Kubik, ależ teraz wola walki. Popławski w pole karne, ale niecelnie. Tutaj na ekranach. Jeszcze powtórzę po raz kolejny, ówczesny trener Legii Warszawa Paweł Juchniewicz, który również prowadził legionistów do Stadskor Futsal Ekstraklasy. Rekord ponownie rozpoczął grę z linii bocznej boiska. Popławski schodzi na prawą nogę. Popławski i Knajdrowski. No i faulowany teraz Artur Popławski przez Michała Knajdrowskiego. To jeszcze raz powtórka tej akcji. No to też na pewno trochę od siebie. Artur Popławski. No i zobaczymy, w jaki sposób rekord rozegra ten stały fragment gry. Kubik. Popławski uderza na bramkę, ale zablokowany przez Knajdrowskiego. Będziemy mieli kolejny stały fragment gry dla rekordzistów, ale tym razem to rzut rożny. Piłka z narożnika, wspólnie wznawiają rekordziści, ale zablokowany ten strzał Pawła Budniaka. Jeszcze jeden strzał, tym razem Artur Popławski, ale pomylił się. Uderzenie ponad bramką. I teraz można powiedzieć taka piłka na uwolnienie. Budniak.
Kubik. Popławski. Popławski. Tym razem nie ma faulu. Sędzia nie zdecydował się na użycie gwizdka. Olczak. Zagranie do środka boiska. Knajdrowski. Knajdrowski, Olczak. Powstrzymany Artur Popławski. Popławski po raz kolejny. To on napędza do kontratak. Kubik! Ale bardzo dobrze teraz w defensywie Milewski. Jeszcze Michał Marek. Marek. I dalej to cały czas rekordziści przy piłce. Oni teraz wyraźnie nadają tempo temu spotkaniu. Budniak do Marka. Marek! Ten nie zdołał jednak się odwrócić do sytuacji strzeleckiej. Warszawski, daleki wyrzut. Ale niestety bardzo niecelny, jeżeli chodzi o golkipera. Legii Warszawa. Ponownie rekord w ataku. Mateusz. Popławski. Popławski na lewą nogę, zablokowany. Pierwsze zmiany w obu zespołach. Pojawił się na parkiecie m.in. Mateusz Ferreira. A w drużynie Legii Paweł Tarnowski, Mateusz Szafrański. Tomasz Warszawski. Warszawski, dobre to podanie. Tarnowski utrzymał się przy piłce. Tarnowski, ale powstrzymany. No widzimy statystyki z początku tego spotkania. Rekord wyraźnie zdominował to spotkanie w pierwszych minutach tego spotkania. Pierwsze uderzenie na bramkę, bardzo strzeżony przez Bartumieja na wrata. Ale Paweł Tarnowski jednak uderzenie celnie. Rakić. Mateusz. Na lewą stronę boiska. Budniak. Budniak. Dobre to podanie. Leszczak. Leszczak uderza na bramkę, ale tylko boczna siatka. No jedna z wiodących postaci w minionym sezonie. Rekordu Bielsko-Biała Sebastian Leszczak teraz tutaj dobrze popracował w defensywie. I z autów wznowią grę rekordziści. Surmiak ustawia piłkę. Stefan Rakić. Leszczak odwrócił się. Leszczak uderzy na bramkę i pierwsza interwencja między słupkami Tomasza Warszawskiego. Już wznawiają grę rekordziści. Mateusz Surmiak. Próba zagrania do środka, jednak nieudana. No i faulowo jeszcze w tej sytuacji Pawła Tarnowskiego. Mietlicki. Grzyb. Szafrański powstrzymany. Warszawski. Grzyb na drugą stronę boiska, ale to podanie niecelne. Niespełna 5 minut gry za nami. 1-0 dla rekordu Bielsko-Biała. Leszczak na prawą nogę. Leszczak ma trochę miejsca na środku. Leszczak! Ale ten strzał jest zablokowany. Z autu. Rozpocznie gdy rekord. Surmiak. Faulowany w tej sytuacji jeszcze Kamil Surmiak. Przez Mateusza Szafrańskiego. I
Jest już gwizdek arbitra przy piłce Rakić. Rakić, Mateusz, wycofanie do Rakicia. Kamil Surmiak. Mateusz i mamy 2-0 dla rekordu. No ówcześni mistrzowie Polski w pełni kontrolują to, co dzieje się na parkiecie w Cygańskim Lesie. No a tym razem perfekcyjne uderzenie Mateusza Ribeiro Ferreira. Lewy dolny róg bramki strzeżonej przez Tomasza Warszawskiego. No i najlepsza ofensywa w lidze. Póki co bez problemu kruszy te najlepsze defensywy w lidze. Nawrat, wyższym pressingiem teraz podeszli legioniści. Z autu rozpocznie grę Legia. Milewski uderza na bramkę, ale jest zablokowany. Kolejny stały fragment gry dla drużyny gości. Tym razem bardzo dobrze przeczytał to zagranie Sebastian Leszczak. Jeszcze raz Milewski, no to było ciekawe zagranie na dalszy słupek bramki strzeżony przez Bartłomieja Nawrata, ale bardzo dobrze ustawiony był Stefan Rakić. Widzimy cały czas aktywny doping kibiców rekordu Bielsko-Biała. No i faulowany w tej sytuacji Mateusz Olczak. Można powiedzieć, po raz pierwszy na dłużej zagościli pod bramką rekordu. Zawodnicy Legii Warszawa. Zobaczymy, w jaki sposób rozegrają ten stały fragment gry. Szymczak, Milewski, ale bardzo wysoko ponad bramką strzeżoną przez Bartłomieja Nawrata. Rakić, Mateusz. Rakić utrzymał się przy piłce. Wyższym pressingiem podchodzą legioniści po raz kolejny. Rakić, Mateusz. Rakić dobrze na razie radzą sobie teraz z pressingiem rywale rekordziści, ależ dobre wyjście, chociaż nie opanował piłki Michał Marek. No a gdyby zagrał do Mateusza Ribeiro Ferreira, to ta akcja naprawdę mogłaby wyglądać bardzo ciekawie. Teraz właśnie uderza Mateusz. Ale bardzo dobrze zachował się między słupkami Tomasz Warszawski. Widzimy jeszcze raz powtórka tej sytuacji. Strzał na bramkę. Ale pilnował tego bliższego słupka Tomasz Warszawski. Rakić, lobem, Surmiak, Mateusz. Surmiak na lewą stronę boiska, Rakić, Kamil Surmiak, Mateusz, dobre to podanie, Marek zamieszanie, ale futsalówka koniec końców ląduje w rękach Tomasza Warszawskiego. Szymczak, Milewski zatrzymany przez Rakicia. I zasłonił jeszcze teraz piłkę ciałem i pozwolił futsalowcu opuścić boisko. Warszawski ma trochę miejsca. Warszawski. Dobre to podanie na prawą stronę boiska. Milewski. No widzimy, ile daje wykorzystanie bramkarzy w takiej sytuacji, aby poradzić sobie z pressingiem rywala. Knajdrowski teraz zablokowany.
z autu. Rozpocznie grę Legia Warszawa. Szafrański. Milewski. Milewski powstrzymany przez Kubika. Kolejny aut dla Legii. Jeszcze raz Milewski, ale tym razem zatrzymany przez Michała Marka. Strzelca gola na 1-0 w tym spotkaniu. Szymczak. Milewski, Szafrański, Milewski. W poszukiwaniu Szafrańskiego, Budniak, wycofanie, Michał Kubik. Kubik zablokowany. Szymczak do Milewskiego, Szymczak ponownie. Szafrański. Szafrański powstrzymany. No jeszcze w dodatku z autu rozpocznie grę rekord Bielsko-Biała, a nie właśnie Legia. Popławski, Marek powstrzymany, Szymczak. No i nie ma faulu teraz na Mateuszu Szafrańskim. Pojawia się na boisku Łukasz Mytlicki. W drużynie Legii. Mietlicki, Mietlicki, powstrzymany, Budniak. Kubik, Budniak. Ponownie rekord. Po dwa faule na razie mają na swoim koncie oba zespoły. Teraz nieźle wygląda ta akcja. Michał Marek, wyszedł Tomasz Warszawski, ale ten strzał jeszcze jest zablokowany. No i to jest kolejny faul rekordu. Trzecie przewinienie na koncie podopiecznych Jesusa Lopeza Garcia. Tarnowski, Mietlicki. Zablokowany przez Marka. Turkowyt. Po raz pierwszy pojawił się na parkiecie. Drużynie Legii Warszawa. Grzyb zablokowany przez Marka. Popławski, Marek, Artur Popławski! Ależ się pomylił teraz. Zawodnik rekordu Bielsko-Biała. No a miał bardzo dogodną sytuację do tego, aby pokusić się o zdobycie bramki. Tarnowski powstrzymany. I z linii bocznej rozpocznie Legia Warszawa. Ustawia piłkę Miedlicki. Tarnowski zablokowany, jeszcze oddala zagrożenie Paweł Budniak. Grzyb powstrzymany. Wycofanie do Tomasza Warszawskiego. Warszawski to teraz długo zwlekał z tym, aby rozpocząć. Aby podać do któregoś ze swojego kolegów zespołu. A my tymczasem mamy czas dla rekordu Bielsko-Biała. Zaczęła, co nie walczymy. Tak, no, teraz stanie faul. Moja perspektywa nie faul. Ale wiem, wiem. Brak szat. Tak, tak jest. Trochę klasy to pierwsza. Drugi. Jakość na podanie. Jakość. Jakość, kurde. Jakość, jakość. I trzecia jest. Daleki aut. Kiedy oni mają daleki aut? Nie musimy robić zawsze salto do brankasy. Nie musimy. Mamy dwa opcje. Jest. Podanie. Brankas. Ok? Braksamy tutaj. Poczekamy. Druga jest. Tutaj. Ten dwa. To wio pierwszy raz. To. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Podanie. Teraz. Druga podanie. Teraz ja idziemy. I druga do brankasy. Nie salto. Bo robimy salto. Jest. Biegamy, i to lubi Legia. Dobra? Defense. Oni bardzo wąsko stoją. Tak, tak jest. Dobra? Dalej, koncentracja i zapierdalaj się, bo nie w obronie. Dawaj, jedziemy. To wygramy! Rekord! Tak, słyszeliśmy wskazówki przekazane od trenera Jesusa Lopeza Garcia, a na naszych ekranach jeszcze powtórki
pierwszych dwóch bramek dla rekordu Bielsko-Biała. Czyli oczywiście gol Michała Marka i Mateusa Ribeiro Ferreira. Wracamy do gry przy piłce rekord. Leszczak, Popławski, Kubik. Kubik uderzy na bramkę, no i niewiele zabrakło. Ale ten strzał jeszcze był niecelny. Teraz zagranie w kierunku Pawła Tarnowskiego, ale niecelne. No i to będzie szansa na kolejny atak dla rekordu Bielsko-Biała. Popławski, Kubik, Budniak oczywiście to był. Teraz Michał Kubik, no i uciekła mu futsalówka spod nóg. Z autu rozpoczyna Turkowyt, Mietlicki. Na prawą stronę boiska. Jeszcze raz Filip Turkowyt. Warszawski. Warszawski zablokowany przez Kubika. Grzyb i Turkowyt. Kolejny out dla Legii. Ależ teraz błąd Filipa Turkowyda. No i jeszcze faulował w tej sytuacji Sebastiana Leszczaka. Także no niezbyt dobrze wszedł w to spotkanie zawodnik Legii Warszawa. No i zobacz, w jaki sposób rozegrają ten stały fragment gry. Rekordziści. Ustawia focalówkę Paweł Budniak. Ale to jednak Leszczak podaje, Popławski zablokowany teraz przez Filipa Turkowyda. No potężne uderzenie Artura Popławskiego. No również dobrze wiemy, że ten zawodnik posiada ten przysłowiowy młotek w nodze. Jeszcze Kubik, powstrzymany, Turkowyt, Olczak, Turkowyt. Zagranie po linii w poszukiwaniu Duarte Araujo, ale niestety niecelne to podanie. Ponownie w ataku rekord. Paweł Budniak. Budniak, piłka na lewej nodze. Budniak! 3-0. Chirurgiczna precyzja dzisiaj zawodnika rekordu Bielsko-Biała. Fantastyczne uderzenie lewą nogą. No najpierw Mateusz Ferreira Ribeiro. A teraz popularny Magic. Czyli oczywiście Paweł Budniak podwyższa prowadzenie rekordu Bielsko-Biała. No świetne zejście na lewą nogę, no i precyzyjny strzał, tam futsalówka chyba jeszcze odbiła się od lewego słupka bramki strzeżonej przez Tomasza Warszawskiego. No ale póki co 21-letni golkiper Legii Warszawa nie miał kompletnie nic do powiedzenia przy bramkach dla ówczesnych mistrzów Polski. Świetnie teraz Stefan Rakić, Leszczak. Paweł Budniak, Rakić. To trzybramkowa przewaga rekordu. Oni mają teraz ten na pewno świetny komfort psychiczny. Jeżeli chodzi o prowadzenie w tym spotkaniu, ponownie próbował Budniak, ale tym razem ten strzał zablokowany. Jeszcze Olczak świetnie poradził sobie z rywalem. No i jest wizek sędziego. Spójrzmy jeszcze na powtórkę. Czwarte przewinienie na koncie rekordu Bielsko-Biała. Jeszcze Olczak, ale traci futsalówkę. No i świetnie rekord sobie radzi z pressingiem swojego rywala. Budniak, Mateusz. Mateusz, Rakić. I proszę bardzo, jak bardzo szybko. Futsalówka jest już na połowie Legii Warszawa. Teraz nieporozumienie pomiędzy Sebastianem Leszczakiem a Stefanem Rakiciem.
No i wznawiać grę z autu będą zawodnicy Legii Warszawa. Tomasz Warszawski. Warszawski. No ależ teraz chyba troszeczkę poniosło młodego bramkarza Legii Warszawa. No ale na jego szczęście. Rekord nie mógł prawa. Nie miał prawa wznowić szybko gry. Był gwizdek sędziego. Mateusz. Podanie do Sebastiana Leszczaka, ale ten jednak jest faulowany. Przez swojego rywala. No i zobaczymy. Naradzają się, teraz widzieliśmy. W kółeczku. Zawodnicy rekordu. No i zobaczymy, w jaki sposób będą chcieli zaskoczyć swojego rywala. Podopiecznie Jesusa Lopeza Garcia. Leszczak. Leszczak, podanie! No i było to bardzo ciekawe zagranie. Zawodnika rekordu. Jeszcze teraz Knajdrowski, ależ panowanie nad piłką, ale jest strata. Rakić, Mateusz. Jeszcze raz Mateusz, Ferreira, Ribeiro. Mateusz mija rywala, podanie na dalszy słupek, był tam Leszczak. Ale wychodząc z tego obronną ręką. Zawodnicy Legii, chociaż jeszcze będzie groźnie, Leszczak jeszcze przyłożył, Mateusz! No i tym razem chyba tam Michał Szymczak uratował swój zespół przed stratą gola. Chociaż pokazywany przez realizatora był Tomasz Warszawski. No ciężko było zauważyć z tej perspektywy stanowiska komentatorskiego. Warszawski. No i oddala. Zagrożenie teraz pod własnej bramki, może powiedzieć piłkę taka na uwolnienie. Rakić, Mateusz. Mateusz, oj, uciekła mu teraz futsalówka. No a tym razem o czas poprosił trener drużyny gości Paweł Juchniewicz. Największe problemy, nie wiemy jak z tego wyjść. Zobaczcie, grana jest piłka w Tomka i tak naprawdę on jest postawiony sam sobie. Knajdi, ruch jaki musisz obligo wtedy zrobić, to jest zejście do linii, Matiego uwalniasz w to pole, tak? Druga rzecz, panowie, cztery faule w obie strony. Z jednej strony musimy uważać już na to, a z drugiej wykorzystajmy ten atut, jaki mamy w postaci Tarnosia, jaki mamy w postaci Filipa, czy nawet Szafrana, tak? Poszukajmy tej gry w bocznych strefach jeden na jeden, gdzie ten faul można złapać, tak? I pracujemy na maksa, bo jeżeli siądziemy teraz, to nie mamy po co wychodzić na drugą połowę nawet, tak? Ej. Mocna praca. Ej, patrz, jedna rzecz. Tracimy bramki, bo kurwa zbiega, tu sobie naprowadza i nie ma ataku kurczę. I dwa razy strzelanie do bramki. Wiem, że nie słychać. Tego nie widzi, kurwa. Zapierdalać na dupa. A nie chyba strzelić, kurwa, mam tytek pierdolą. Dawaj. Widzieliśmy tutaj, a raczej słyszeliśmy. Kilka ciężkich słów, aby zmotywować swoją drużynę. Między innymi od również Mariusza Mielewskiego, który później zostanie trenerem Legii Warszawa. Milewski teraz właśnie uderzył, ale ponownie Michał Marek. No świetnie dzisiaj prezentuje się Michał Marek w defensywie. Jeżeli chodzi o drużynę rekordu Bielsko-Biała. Teraz tutaj bardzo dobrze przeczytana gra przez
Golkipera rekordu, Bartomeja Nawrata, warszawski, Szymczak. Ale niecelne to podanie, Surmiak. Surmiak uderza na bramkę i bardzo dobrze Tomasz Warszawski. Pokazuje teraz próbkę swoich umiejętności. Zobaczmy jeszcze raz, Kamil Surmiak. Zejście na prawą nogę. Strzał na bramkę i dobra interwencja golkipera ze stolicy i ponownie bardzo dobrze warszawski. Rakić. Mateusz. Michał Marek. Marek, zablokowane to uderzenie. I z autu rozpoczynać grę będzie rekord Bielsko-Biała. Ależ Surmiak teraz kapitalnie to zrobił, Kamil Surmiak! Ale ponownie Tomasz Warszawski. Fantastycznie zrobił to. Futsalista rekordu teraz Rakic, nieczysto trafia w piłkę. Nie rozpoczyna Legia. Olczak. Milewski. Dobrze ustawiony Surmiak. Marek. Mateusz. Mateusz położył rywala. Jeszcze Mateusz. Michał Marek. Mateusz. Ale traci piłkę rekord. I Tomasz Warszawski. Milewski. Knajdrowski. Milewski. Milewski powstrzymany. Mateusz. Szansa na kontrę. Mateusz. Mateusz. I ponownie Tomasz Warszawski, który z minuty na minutę nam rośnie w tym spotkaniu. Świetnie teraz wyszedł, skrócił kąt. Golkiper ze stolicy. Rakić. Surmiak. Surmiak do Rakicia. Ale ten ponownie bardzo niecelnie. I teraz uciekła piłka. Spod bramki Legii. Milewski, Szafrański zablokowany. Warszawski, no nie zdecydował się jednak na dalsze wspieranie swojej drużyny w tym ataku. Mamy odle Legii Warszawa. Ustawia piłkę kapitan zespołu, czyli oczywiście Mariusz Milewski. Legia Warszawa jeszcze bezcelnego strzału w tym spotkaniu. Wyraźna dominacja rekordu Bielsko-Biała. Jeszcze raz Milewski, ładne zejście na prawą nogę. Tarnowski uderzy na bramkę, ale jest zablokowany. Mateusz. Popławski, Popławski uderza na bramkę. I od bramki rozpocznie Warszawski. Cztery faule na koncie obu zespołów. No oczywiście szóste i każde następne przewinienie. I każdy następny faul akumulowany będzie skutkowo przedłużony rzutem karnym. Wedle futsalowego prawa wstawia piłkę Filip Turkowyt. Tarnowski powstrzymany, ale będzie kolejny out. Dla Legii Warszawa.
Tarnowski, Filip Turkowyt. Wycofanie do Tomasza Warszawskiego. Jeszcze raz Turkowyt. Grzyb. Turkowyt. Szafrański. Szafrański powstrzymany. To jest starcie z Pawłem Budniakiem. Ale nie mam mowy o faulu. Podanie Szafrańskiego zablokowano. No i świetnie teraz uwalnia się spod linii Paweł Budniak. Kubik. Kubik w pole karne, ale dobrze ustawiony defensor Legii. Warszawski. Kolejne takie zagranie na uwolnienie. Zmuszony do oddalenia zagrożenia. Golkiper Legii. Strzał na bramkę i kolejna dobra interwencja Tomasza Warszawskiego. Szansa na kontratak, ale przeszkodzili sobie tutaj teraz. Samemu sobie zawodnicy Legii. No i tutaj jeszcze kolejny faul. Na koncie drużyny gości. Jeszcze żółtą kartką ukarany Mateusz Olczak. Piąte przewinienie. Na koncie przyjezdnych. No i zobaczymy, jak tym razem rozegrają ten rzut wolny. Zawodnicy z Bielska-Białej. Przy piłce Paweł Budniak. Budniak w pole karne. Zablokowany, no i pozwolił jeszcze teraz, a tym razem Artur Popławski, opuścić futsalówce boisko. Budniak, Popławski. Budniak. Artur Popławski, ależ teraz błąd. Knajdrowski strzał na bramkę i nie ma gola. Słupek ratuje teraz rekord Bielsko-Biała po tym strzale Mateusza Olczaka. No ależ teraz pretensje ma do swoich zawodników Bartłomiej Nawrat, no a szczególnie do Artura Popławskiego, który zagrał bardzo nonszalancko w tej sytuacji. Spójrzmy na powtórkę. Strzał Olczaka, no i piłka od słupka. Na szczęście wpada do rąk Bartłomieja Nawrata. Tutaj jeszcze jakiś uraz Pawła Budniaka. Który jest teraz zmuszony opuścić boisko. I rzut sędziowski Nawrat. Popławski. Ale już powraca na parkiet Paweł Budniak. Popławski, no to jest kolejna jego groźna strata. W przeciągu niespełna minuty. Tak jest, tutaj chciał podeszwu zagrać do Michała Kubika. Artur Popławski, ale gdzieś tam mu ta futsalówka uciekła. Ale na jego szczęście nie skończyło się to bramką do drużyny gości. Olczak uderza na bramkę, ale na raty łapie piłkę teraz Bartłomiej Nawrat. Świetny wyrzut, Leszczak! Jeszcze kapitalnie Tomasz Warszawski. No można powiedzieć, bardzo ofiarnie teraz rzucił się pod nogi Sebastiana Leszczaka. Knajdrowski. Turkowyt. Mateusz Olczak. Knajdrowski niecelnie teraz zagrywa do Filipa Turkowyda. Świetna kolejna interwencja Tomasza Warszawskiego.
Rakić na lewą stronę boiska, Kubik. Paweł Budniak. Rakić. Kubik. Kubik, zablokowane to podanie. I rozpocznie z boku boiska. Właśnie Michał Kubik. Rakić w pole karne, ale dobrze. Ustawienie defensorzy Legii. Szansa na kontratak. Grzyb uderzy na bramkę, ale ten strzał niestety bardzo niecelny. I tym razem rozpoczyna nawrat. Kubik. Niespełna 3 minuty do zakończenia tego spotkania. Tym razem za mocne to podanie do Stefana Rakicia. Nie opanował futsalówki tym razem Paweł Tarnowski. I cały czas rekord w natarciu. Świetnie poruszają się po boisku zawodnicy rekordu. No widać, że są ćwiczone te schematy wychodzenia spod pressingu, ale teraz fantastycznie Warszawski. No to była bardzo ważna interwencja poza polem karnym, gdyż był tam Stefan Rakić, który mógł mieć doskonałą sytuację do tego, aby zdobyć bramkę. Kubik, Leszczak w pole karne, ale to podanie Sebastiana Leszczaka już niecelne. I od bramki rozpocznie Warszawski. Szymczak, Milewski. Z powrotem do Szymczaka, ten po linii zagrywa piłkę. Szafrański, Szafrański powstrzymany. Nie ma faulu. No teraz nie zgadzają się z decyzją arbitra. Zawodnicy rekordu byli przekonani, że Mateusz Szafrański faulował w tej sytuacji Michała Kubika. Sędzia jednak nie użył gwizdka. I cały czas 5 fauli na koncie Legii Warszawa, szansa na kolejny kontratak. Uderzenie na bramkę, ale ponownie Warszawski, który teraz no bardzo ryzykownie chciał wznowić ten kontratak. Wybieg między dwóch zawodników Tomasz Warszawski. Marek, ale ten strzał zablokowany. Cały czas przy piłce rekord. Rakić. Rakić, nieporozumienie, szansa na kontrę, Olczak. Olczak schodzi do środka, ale jest powstrzymany. Dobrze Stefan Rakić, wycofuje piłkę. Kamil Surmiak. Nawrat. Mateusz. No i świetnie teraz wypchali spod własnego pola karnego swoich rywali zawodnicy rekordu Bielsko-Biała. Kamil Surmiak. Mateusz, Stefan Rakić. Ależ zamieszanie, Marek, podanie do Rakicia. A ten jednak nie trafia do siatki, no coś niesamowitego. Legia przy piłce, Szymczak. Pierwsza połowa powoli dobiega końca. Olczak. Na drugą stronę boiska, Szymczak. Mateusz, strzał na bramkę. No i koniec pierwszej części tego spotkania. Jak na razie, do przerwy.
Rekord Bielsko-Biała prowadzi 3-0 z Legią Warszawa. Ja Państwu dziękuję za uwagę w tej pierwszej połowie i widzimy się w drugiej części tego spotkania. Obie drużyny wróciły już na parkiet. Druga połowa tego spotkania przed nami. Piąta kolejka Stadtskor Futsal Ekstraklasy sezon 21-22. Rekord Bielsko-Biała do przerwy prowadzi 3-0 z Legią Warszawa. Po bramkach Michała Marka, Mateusza Ferreira Ribeiro i Pawła Budniaka. No te dwie bramki Mateusza i Pawła Budniaka, no można powiedzieć, kopie. Najpierw Mateusz pewnym strzałem lewą nogą w lewy dolny róg bramkarza Legii Warszawa. Umieszcza piłkę w siatce, a potem w praktycznie taki sam sposób bramkę zdobywa Paweł Budniak. No i zobaczymy, co przyniesie nam druga połowa tego spotkania. Jak widzimy, rekord już gotowy do rozpoczęcia tego meczu. Oczywiście tej drugiej połowy. Legia Warszawa również, tym razem to drużyna gości. Będzie wznawiała grę od środka. Już za kilka chwil. Pierwszy gwizdek w drugiej części tego spotkania. Gotowy już do rozpoczęcia gry Paweł Tarnowski. Ale jeszcze chwila. Jeszcze sekundy. No już, zmierzę do piłki. Zawodnik Legii. I rozpoczynamy to spotkanie. Druga połowa. Rekord Bielsko-Biała. Legia Warszawa do przerwy. Ówczesny mistrz Polski prowadzi 3-0. Zobaczymy, jak zareagują legioniści na wydarzenie boiskowe w drugiej połowie. Cały czas doping dla zawodników rekordu na trybunach. Tak jak widzimy na ekranie, oczywiście zachęcamy Państwa do subskrybowania kanału Stadtskor Futsal Ekstraklasy na YouTubie. Już będzie tam się pojawiała masa nowych filmików w tej przerwie międzysezonowej. Tak jak teraz właśnie ruszamy z cyklem. Przeżyjmy to jeszcze raz. Uderzenie teraz zablokowane z rzutu rożnego, tym razem wznawiają grę rekordziści. Zagranie w pole karne, dużo zamieszania, ale dobrze teraz Szymczak zablokował Mateusza Ferreira Ribeiro. Przez co futsalówka wylądowała w rękach Tomasza Warszawskiego, ale będzie szansa. Mateusz, aleś teraz niewiele się pomylił. Zawodnik rekordu sam na sam wyszedł z Tomaszem Warszawskim. Spójrzmy na powtórkę. Świetne podanie Budniaka. Również bardzo dobre wyjście Tomasza Warszawskiego. Skrócił kąt Brazylijczykowi. No i mamy od razu ostrzeżenie. Dla zawodników Legii. Budniak. Na prawą stronę boiska. Mateusz. Budniak. Leszczak. Popławski. Ładnie wyglądała ta akcja teraz. Podopiecznych Jesusa Lopeza Garcia. Szymczak. Zablokowane to podanie przez Leszczaka. Milewski, Warszawski. Odegranie do Mariusza Milewskiego.
ale jest strata piłki. Paweł Budniak. Popławski. Popławski przyspieszają rekordziści. Leszczak zostawia piłkę Mateuszowi. Mateusz, wycofanie. Budniak. Popławski. Mateusz. Leszczak, Mateusz, ależ tutaj teraz próba dwójkowej akcji. Jeszcze ładnie Olczak, Olczak powstrzymany, Sebastian Leszczak. Leszczak, ale tym razem bardzo dobrze ślizgiem popracował Michał Szymczak. Przed chwilą na ekranach Jesus Lopez Garcia. Spójrzmy na statystyki. 13 strzałów celnych i 13 strzałów niecelnych rekordu Bielsko-Biała. Daje nam w sumie liczbę 26 uderzeń na bramkę przeciwnika. Natomiast Legia uderzała tylko 5 razy przez te niespełna 23 minuty gry. Faulowany teraz Mateusz. Potem jeszcze troszeczkę nerwy wzięły górę, jeżeli chodzi o Milewskiego. Domagał się wcześniej jeszcze faulu dla swojego zespołu, no i tym razem faulował Paweł Budniak. No i sędzia w tej sytuacji używa gwizdka, po jednym przewinieniu jak na razie na koncie obu zespołów. Budniak, Popławski. Leszczak, strata, Szymczak, Szymczak, Popławski dobrze w defensywie, ta futsalówka jeszcze szczęśliwie odbija się od nóg Michała Knedorskiego i ląduje w rękach Bartłomieja Nawrata, jeszcze tam Budniak i Leszczak. Ale jest strata piłki. Z autu rozpoczynają grę legioniści, Popławski zablokowany przez Tarnowskiego. I teraz można powiedzieć takie zagranie głową na centymetry. W ręce Bartłomieja Nawrata. Świetnie to zrobił Mateusz, ale ta piłka jednak nie dochodzi do Sebastiana Leszczaka. Ale odbiera jeszcze piłkę były zawodnik Lirek Suchorzów. Ładnie popracował tam ślizgiem Szafrański. Popławski uderza na bramkę, ale broni Tomasz Warszawski. Jeszcze jedna akcja. Próbował Leszczak, ale bardzo wysoko ponad bramką uderza jednak zawodnik rekordu. Tu jeszcze mieliśmy powtórkę uderzenia Popławskiego i dobrą interwencję Tomasza Warszawskiego. Mietlicki, Mietlicki, zamieszanie w polu karnym rekordu. I oddala zagrożenie Stefan Rakić. Olczak jeszcze próba zagrania piłki w pole karne. Po raz kolejny świetnie w obronie Michał Marek. No fantastycznie się ustawia w tym spotkaniu pivot rekordu Bielsko-Biała. Bardzo wiele piłek przecinanych właśnie przez tego zawodnika. Grzyb w pole karne. Broni Nawrat. Rakić, Rakić, próba indywidualnej akcji, powstrzymany jednak zawodnik rekordu przez Olczaka, jeszcze Mateusz Olczak, dobre to podanie, Tarnowski, będzie okazja, przyjęcie piłki, strzał na bramkę, ale nie ma jednak bramki. Ten strzał zablokowany teraz Pawła Tarnowskiego. Olczak. Mamy przewinienie. Drugi faul na koncie Legii. A tymczasem po raz pierwszy na parkiecie pojawia się Pedro Pereira. Dobre to podanie do Rakicia, ale również świetnie przeczytał teraz grę golkiper Legii Warszawa. No i niezadowolony tutaj, jak widzieliśmy na ekranie, z wydarzeń boiskowych Jesus Lopez Garcia. Rakić w pole karne, był tam Michał Marek. Z kontratakiem ruszają legioniści, strzał na bramkę Paweł Tarnowski. No i chyba pierwsza interwencja
taka poważniejsza w tym spotkaniu. Bartumiaje na wrata. No oczywiście wiemy, że dla bramkarzy to nie są łatwe mecze, kiedy przez zdecydowaną większość czasu spędzonego na parkiecie nie masz praktycznie nic do roboty. Tak tutaj Bartomiej Nawrat pokazuje, że cały czas jest skupiony. Turkowy, dużo szczęścia. Z autu rozpoczynają legioniści. Jeszcze wyżej podszedł Pedro Pereira. Świetnie Rakić. Pereira, Kubik. Rakić, Marek, Kubik. Kubik uderza na bramkę, ale zablokowany przez Turkowyda. Jeszcze Rakić. Ale niecelne to podanie i pozwoli teraz futsalowcu opuścić boisko. Adam Grzyb. Tak jak wspominałem, Legia przez te pierwsze 5 kolejek, przez pierwsze 4 kolejki w sumie miała komplet oczek. No i fantastycznie Beniaminek rozpoczął sezon. No, w pierwszym spotkaniu sezonu 2021-2022 podopieczni Pawła Juchniewicza pokonali na własnym parkiecie grupę inwestycyjną Malepszy, która w minionym sezonie dopiero później zaczęła łapać wiatr w żagle. Początek sezonu dla podopiecznych Tomasza Trzynadla nie należał do najlepszych. Rakić, ładna kolejna wymiana podań przez rekord Bielsko-Biała, ale jest strata, jest przyjęcie i mamy kontratak. Adam Grzyb, jednak niecelne to podanie. I teraz takie zagranie na pamięć piętką. Bardzo ryzykowny Michała Marka. Marek tym razem próbował przelobować Tomasza Warszawskiego. Ale jednak trochę za mocna ta wcinka. Jak widzimy, doping w Cygańskim Lesie nie ustaje. Rakić. Rakić powstrzymany. Kolejna szansa na kontratak. Adam Grzyb, Grzyb. Dobrze Pedro Pereira. Kubik. Kubik. No i zobaczymy, w jaki sposób poradzą sobie z tym pressingiem zawodnicy rekordu. No ale piłka jednak ostatecznie dotknięta przez Duarte Araujo opuszcza boisko. Co oczywiście skutkuje tym, że to rekord Bielsko-Biała. Znowu piłka z rzutu z autu. Stefan Rakić. Budniak do Rakicia. No troszeczkę za późno zorientował się w tej sytuacji Stefan Rakić. Turkowy, Trzymczak. Próba dalekiego zagrania w kierunku Filipa Turkowyda, ale kompletnie nieudane to podanie. Są zmiany w zespole Legii. Knajdrowski między innymi wrócił na boisko. Mateusz na prawą stronę boiska, Leszczak. Do Mateusza. Mateusz uderzy na bramkę i po raz kolejny świetnie warszawski. Jeszcze raz Budniak, ale tym razem ślizgiem interweniuje Michał Szymczak. No Tomasz Warszawski po tym straceniu pierwszych trzech bramek wszedł na naprawdę kapitalny poziom. Teraz próba zagrania w poszukiwaniu Sebastiana Leszczaka. Olczak. Olczak i Leszczak. Olczak. Świetne to podanie na dalszy słupek. No ale nie trafia do bramki. Zawodnik Legii Warszawa. Budniak, Popławski. Jeszcze raz Budniak do Popławskiego. No świetnie grają piłką podopieczni Jesusa Lopeza Garcia. Tym razem troszeczkę za mocne to podanie do Mateusa Ferreira Ribeiro, bo tam jeszcze czuwał poza własnym polem karnym Tomasz Warszawski, żeby w razie czego przyjąć to podanie.
Tu jeszcze powtórka tej akcji. Ależ nieczysto trafił w piłkę Knajdrowski. Teraz przejmuje piłkę Leszczak, ale jednak futsalówka opuściła boisko. Faulowany Mateusz Szafrański. No, przyszedł do zespołu z AZS-u UMCS Lublin Mateusz Szafrański. No ale tej przygody z Legią Warszawa raczej do udanych zaliczyć nie mógł. Zarówno on, jak i Łukasz Mietlicki wrócili potem do Luksjony AZS UMCS Lublin grającej na parkietach pierwszej ligi grupy południowej. Szymczak z autu, ale dobrze ustawiony Paweł Budniak. Kolejny stały fragment gry dla legionistów. Jeszcze raz Szymczak, próba zagrania na dalszy słupek, ale świetnie ustawiony Sebastian Leszczak. Milewski lewonoga. Będziemy mieli kolejny stały fragment gry. Tym razem bardzo dobrze blokował ten strzał Artur Popławski. Tutaj jeszcze potrzeba kosmetyki parkietu. No widzimy teraz na ekranie statystykę rzutów rożnych. Dwa razy więcej w tym spotkaniu. Póki co mają gospodarze. 8 kornerów po stronie rekordu Bielsko-Biała, 4 po stronie Legii. Popławski, kontratak, gospodarze, ale fantastyczna teraz interwencja w defensywie Mariusza Milewskiego. No teraz mieliśmy chwilę takiej otwartej gry, wiele wślizgów, duża ofiarność po stronie obu zespołów. No tutaj jeszcze raz powtórka tej kapitalnej interwencji Mariusza Milewskiego, no a tutaj, czy było zagranie ręką? Sędzia tego jednak nie widział. No i nie na darmo teraz realizator tutaj nam pokazuje Mariusza Milewskiego. Od bramki. Za wygrę Bartłomiej Nawrat. Budniak, Popławski. Mateusz, Paweł Budniak, Sebastian Leszczak. Leszczak, zejście na prawą nogę. Leszczak w poszukiwaniu Budniaka. Jeszcze rekord przy piłce. Budniak, świetny zwód. Interwencja Warszawskiego. No i od bramki rozpocznie drużyna gości. Ale tutaj teraz błąd w wyjściu spod własnego pola karnego. Pusta bramka i Sebastian Leszczak podwyższa prowadzenie rekordu Bielsko-Biała na 4-0. No fantastycznie, można powiedzieć, rozkrepali defensywę rywala podopieczni Jesusa Lopeza Garcino. Zobaczmy, co tam się stało. Strata piłki, no i Budniak z Leszczakiem. Fantastyczna dwójkowa akcja. No a Sebastian Leszczak uderzył tak, że ani Tomasz Warszawski, ani zawodnicy z pola nie mogli nic zrobić w tej sytuacji. No i rekord Bielsko-Biała prowadzi już 4 bramkami. Olczak powstrzymany, no i będzie szansa na kolejną bramkę. Artur Popławski, Mateusz Popławski, ale tym razem ten strzał zablokowany. Michał Marek. Mateusz. Marek, Mateusz. Przejmują legioniści. Artur Popławski wybija teraz piłkę na aut.
No nie mieliśmy gwizdka sędziego. Niewiele ponad 10 minut do zakończenia tego spotkania. Bierzcie fair play teraz, oddają futsalówkę zawodnicy Legii swojemu przeciwnikowi. No takie obrazki chcemy oglądać jak najczęściej. Pedro Pereira, świetna akcja. Dużo zamieszania teraz pod bramką Legii. Knajdrowski, no i udało mu się nabić teraz swojego rywala. Warszawski. Dalekie podanie w poszukiwaniu Mietlickiego. No i jeszcze legioniści. Knajdrowski. Mietlicki traci piłkę. Pedro Pereira. Dobre to podanie. Rakić! Ależ interwencja Tomasza Warszawskiego. No kapitalne zachowanie teraz między słupkami młodego golkipera Legii Warszawa. No coś fantastycznego, co teraz pokazał golkiper Legii. Tutaj mamy interwencję numer 1. Ten strzał jeszcze zablokowany. Ale tutaj szybkie wyjście, uderzenie rakiciem. No i kapitalnie Warszawski. No i pokazywał właśnie tę fantastyczną formę przez cały sezon. Golkiper Legii, Marek, Rakić, Pedro Pereira. Po raz kolejny Tomasz Warszawski. Tutaj jeszcze raz powtórka tej akcji. Rakić, Budniak, świetnie Warszawski. Stobitka Pedro Pereira zablokowana. Jeszcze raz Stefan Rakić. No i brawa. Brawa dla golkipera Legii. Grzyb, wychodzą legioniści, ale tutaj teraz nieporozumienie pomiędzy właśnie Adamem Grzybem a Pawłem Tarnowskim. Rakić. Surmiak, zablokowane to podanie. 15-2 w strzałach celnych. Po stronie rekordu Bielsko-Biała. To jeszcze Warszawski próbował wybić podsłówkę na auta, nie na rzut rożny. Ustawia piłkę Rakić. Rakić, dobrze Turkowyt. Ale oblężenie warszawskiej bramki trwa. Stefan Rakić do Marka, Marek zablokowany, ale to rekordziści cały czas będą utrzymywali się przy piłce, będą napierali na bramkę drużyny prowadzone przez Pawła Juchniewicza. Marek, Rakić, Surmiak, no był tam Pedro Pereira. Ale miał bardzo ciężko, żeby domknąć całą tę sytuację. Mietlicki. Teraz rzucenie loba po linii. Opanował futsalówkę Tarnowski. No i nie ma rzutu wolnego dla Legii. Chociaż ucierpiał w tej sytuacji Paweł Tarnowski. Grzyb. Jeszcze raz Tarnowski i Surmiak. Nie za auto rozpoczną rekordziści. Pedro Pereira. Rakić. No bardzo trudno piłkę teraz otrzymał Stefan Rakić od Pedro Pereiry. No a teraz zawodnikowi Legii nie udało się opanować futsalówki i przy piłce ponownie gospodarze.
Pedro Pereira i Tarnowski. Pedro Pereira przedarł się do środka boiska, jednak traci wycelówkę. Filip Turkowyt zatrzymał teraz całą akcję. Dał się ustawić swojej drużynie. Mietlicki. Tarnowski, kolejna strata. No i Rakić w poszukiwaniu Pedro Pereira, ale niestety niecelne to podanie. Tutaj teraz na naszych ekranach przez chwilę można powiedzieć legenda rekordu Bielsko-Biała, czyli Jan Janowski. Zawodnik narodowości czeskiej. No jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że jeszcze tutaj uderzenie Rakicia. Oczywiście to nie była ta ciekawostka. Tylko właśnie Jan Janowski w swoim kraju, czyli w Czechach, ma na imię Honza. To właśnie imię Jan w Czechach jest wypowiadane i pisane jako Honza. Tymczasem uderzenie Filipa Turkowyda na bramkę, ale jednak ten strzał niecelny. Milewski jeszcze pokazuje coś swojemu koledze z zespołu. No, sytuacja Legii w tym spotkaniu coraz trudniejsza. Surmiak, no na dużym ryzyku teraz to podanie. I falowany Artur Popławski. Popławski uderza na bramkę, ta piłka chyba tam jeszcze odbita od słupka. Ale to była kolejna świetna interwencja w tym spotkaniu Tomasza Warszawskiego. No i widzimy, kto ubiera żółtą koszulkę golkipera. Tak więc prawdopodobnie szykuje nam się gra z lotnym bramkarzem w drużynie Legii Warszawa. Sebastian Leszczak. Mateusz. Świetna kontrola nad piłką Mateusza Ferreira, pokazywał to przez cały sezon. Brazylijczyk grający w rekordzie Bielsko-Biała. Mateusz ponownie on przy piłce. Mateusz tym razem powstrzymany przez Olczaka. Popławski uderza na bramkę, ale ten strzał jednak niecelny. No i o czas poprosił szkoleniowiec drużyny gości Paweł Juchniewicz. Jeżeli przegramy, piłka będzie tam, a nie teraz, tak? Jeżeli przegramy 5-6, nie ma żadnej różnicy. Spróbujemy nawiązać walkę, zobaczymy, jaki to sukces odniesie. Milesa ustawiamy na boku na razie. Bibi jest w środku. Adam jest tutaj. Tutaj zacznie Dułę i zaraz zmieni z Tarnosiem, tak? Nie, Tarnos jest odpoczywa teraz. Odpocząłeś teraz? Dobra, to Tarnos jest tu. Mati, jesteś tutaj, tak? Panowie, szukamy rozwiązania, bo na pewno będą podchodzić do Milesa. Grzybek, tutaj czujnie. Do wyjścia na środek. Tutaj Tarnoś żyje cały czas. Bibi rozszerza, tak? Szukamy tego grania. Jeżeli nie zagra tutaj, to jest ta zmiana, tak? Próbujemy, panowie, po pewne bezpieczne piłki, bo strata tutaj automatycznie skutkuje kolejną bramką. Także grajmy cię razem. Kurwa, może się udać. No i słyszeliśmy, w jaki sposób chcą rozegrać końcówkę tego spotkania zawodnicy Legii Warszawa. Mariusz Milewski, czyli kapitan zespołu, będzie w roli lotnego golkipera. Tutaj przed Państwem jeszcze powtórka bramki Sebastiana Leszczaka, która podwyższyła prowadzenie na 4-0. Wybija teraz Artur Popławski piłkę na aut. No i zobaczymy, czy już teraz zaczną grę z lotnym bramkarzem legioniści. Niespełna 6 minut do końca tego spotkania. Tak jest. Pusta bramka
po stronie Legii Warszawa w tej roli lutego golkipera, tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem. Mariusz Milewski. Milewski uderza na bramkę, zablokowany teraz przez Pawła Budniaka. Wyższym pressingiem podeszli legioniści, ale świetnie, oczywiście rekordziści, ale świetnie poradzili sobie zawodnicy drużyny gości. Milewski. Szymczak teraz z Milewskim. Jeszcze raz Milewski. Adam Grzyb. Milewski na lewej nodze. Milewski świetnie na wrat. I z autu rozpoczną legioniści. Olczak. Michał Szymczak. Milewski. Niespełna 5 minut do końca tego spotkania. Grzyb. Milewski. Do Szymczaka. Szymczak jednak powstrzymany teraz przez zawodników rekordu. Jeszcze raz Szymczak do Grzyba. No, bardzo ryzykowne było to zagranie. Pusta bramka, ale odbijają jeszcze piłkę legioniści. Szymczak. Mariusz Milewski. Szymczak, no uciekają te cenne sekundy. Drużynie ze stolicy, świetnie to zrobił teraz Olczak. Ale Bartomiej Nawrat pokazuje, że on również broni dzisiaj na najwyższym poziomie. Milewski. Szymczak, Milewski. Grzyb. Zagranie do narożnika, ale niecelne mamy to podanie. Piłka ląduje na aucie. I rozpoczną rekordziści. Pojawia się na pakiecie Duarte Araujo. I wraca między słupki Tomasz Warszawski. Puławski w kierunku Rakicia. Ale dobrze teraz zasekurował to wszystko Michał Szymczak i pozwolił w spokoju Tomaszowi Warszawskiemu złapać wycelówkę do rąk. Jeszcze Szymczak, dalekie to podanie, ale bardzo dobrze teraz interweniuje przed własnym polem karnym Bartłomiej Nawrat. No i ponownie Legia z lotnym bramkarzem. Milewski zastępuje Warszawskiego. Szymczak, Milewski. A od Legii. Mariusz Milewski, no cały czas słyszymy w tle doping kibiców rekordu Bielsko-Biała. Grzyb. Milewski. Adam Grzyb. Ponownie Milewski. Szymczak. Cierpliwie teraz legioniści. Szymczak, ale kompletnie nieudane to podanie. No mamy pustą bramkę. Budniak. Popławski. Rakić. Do Budniaka. Artur Popławski, Stefan Rakić. Cierpliwie teraz rekordziści. Budniak, Popławski. Rakić. Wyższym pressingiem podchodzą legioniści, ale kapitalnie radzą sobie z tym pressingiem zawodnicy rekordu. No i proszę bardzo, bo to jest utrzymywanie się przy piłce w najlepszej futsalowej postaci. Popławski do Marka, Marek. No między słupkami jest cały czas Mariusz Milewski. No i teraz on łapie futsalówki i rozpoczyna kontratak. Ponownie pusta bramka. Duarte Araujo uderza na bramkę, ale ten strzał jednak jest zablokowany. Bardzo pewnie złapał piłkę Mariusz Milewski. Ależ teraz strata Budniak. No i świetna interwencja Michała Szymczaka. No i tym razem o czas poprosił trener drużyny gospodarzy. Jesus Lopez Garcia. Dobra komunikacja, pierwsza linia.
idiota. Musimy ci dać blok. Ej, ej, musimy. Ej, musimy ci dać blok. I ten blok jest, o atakujemy blok od tyłu. Ja ogląda blok, my praczamy, nie mam broń, zobaczymy tu i teraz ja mam czas, okej? Okay? Mamy się rąkować, czy stać? Tak? No tak, no tak, tak. Ale, pas i move, zmiana teraz na atak, kiedy mamy atak, zmiana, okej? Okay? Na obronę zmiana, co? Hopi, zmiana, vamos! Hej, robimy jeden czuć, okej? Okay? Robimy czuć, dobra? Hej! Dawaj, dawaj! Słyszeliśmy. Podpowiedzi trenera Jesusa Lopeza Garcia. Dawaj, do końca! Dla swoich zawodników na końcówkę tego spotkania. Jeszcze Michał Marek. No widzieliśmy doświadczenie właśnie tego zawodnika, gdzie on jeszcze przed samym oddaniem strzału na ułamek sekundy podniósł głowę, żeby zobaczyć, jak ustawiony był golkiper Legii Warszawa, no ale oczywiście dynamika tej akcji, to, że miał piłkę na lewej nodze Michał Marek, to były czynniki, które niesamowicie utrudniały oddanie czystego strzału albo takiego, który mógłby na poważnie zagrozić bramce strzelonej wtedy przez Mariusza Milewskiego. Niespełna dwie minuty do zakończenia tego spotkania. Nie opanował futsalówki teraz Paweł Tarnowski, któremu ta gra dzisiaj chyba widać nie kleiła się w tej piątej kolejce Stacker Futsal Ekstraklasy przeciwko rekordowi Bielsko-Biała. Dużo strat tego zawodnika. Leszczak. Poszukiwany Pedro Pereira. Teraz jeszcze zdążył dobrze wybić piłkę spod nóg Mateusza Olczaka, zawodnik rekordu Bielsko-Biała. Szymczak. Tarnowski teraz ładna ta akcja Pawła Tarnowskiego, no i można powiedzieć, zamknął mi usta Paweł Tarnowski. No jeszcze chwilę wcześniej mówiłem, że ta gra widać, że nie kleje się temu zawodnikowi w tym spotkaniu, no ale teraz pokazał próbkę swoich nietuzinkowych umiejętności. Zobaczmy, świetnie utrzymał się przy piłce, minął Pawła Budniaka, no i między nogami Bartumieja Nawrata. Także no miał również bardzo dużo szczęścia Paweł Tarnowski, no ale szczęście trzeba umieć pomóc, no on to zrobił w wyśmienity sposób. No i jest bramka dla Legii Warszawa. Szymczak. Tarnowski, Olczak. Szymczak. Jeszcze raz Michał Szymczak. Teraz niezłe to podanie, ale piłka ląduje w rękach Bartumieja Nawrata. Pedro Pereira, Leszczak, między bramkę, między słupkami w drużynie gości. Ponownie Mariusz Milewski, Mateusz, Marek do Leszczaka, strata piłki, Michał Szymczak, Szymczak ma trochę miejsca, Szymczak uderza na bramkę, ale ten strzał jednak jest zablokowany. Jeszcze przejęcie, Sebastian Leszczak w poszukiwaniu Mateusza Ferreira. No jest gwizdek sędziego. Ucierpiał tam w jednym ze starć Paweł Tarnowski. ...21 sekund do końca tego spotkania. O tutaj, dostał piłkę w twarz Paweł Tarnowski, a jak wiemy, no to zawsze jest bardzo nieprzyjemne dla zawodnika. Milewski, Szymczak, Milewski. Ostatnie sekundy tego spotkania. Szymczak, Szafrański. I mamy końcową syrenę, koniec tego spotkania. Przeżyjmy to jeszcze raz. Rekord Bielsko-Biała pokonuje na własnym parkiecie Legię Warszawa 4-1. Po bramkach Michała Marka, Sebastiana Leszczaka, Pawła Budniaka i Mateusza Ferreira Ribeiro. Natomiast dla drużyny gości bramkę zdobył Paweł Tarnowski. Jak się okazało, niestety to była w tym spotkaniu bramka honorowa. Ja już Państwu dziękuję bardzo za uwagę.
I oczywiście zachęcam do subskrybowania i oglądania tego, co będzie się działo na oficjalnym kanale YouTube Stacja Futsal Ekstraklasy. Bartosz Gruszczyński, kłaniam się Państwu nisko.